Siemaneczko dla oglądających, pozdrawiania z Elbląga w niedzielę. Godzina 10:10. U mnie będzie karmienie. Byłem na targowisku, ale tylko po worek karmy. O godzinie 8:00. O godzinie 8:00. Gołębie są w formie bardzo dobrej, niepuszczane. Niepuszczane. Troszkę są na pewno głodne. Tam kolega Marek z zagranicy chciał, żebym mu rozchód nagrał, jak wygląda. Zaraz to gramy. Dobra, niech sobie jedzą, zobaczcie. Idziemy do naszych asów, czyli ostrej szpicy. Co tu jest, dzieciaki? Chodź, 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 chodź. Wczoraj u nich byłem. Tu już mam otwarte, młode ze starymi, niech sobie przeważą. Niech sobie przeważą. Żarcia na maksa, ile zjedzą, tyle zjedzą. Chodźcie, chodźcie bobaski, chodź, 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 chodź. Tak wyglądają buziaki. Wodę mają? Nie, nie mają wody. Dobra, światło gasimy. Tu widzę jeden młody przelaz stąd. Nie wiem, czy on jeszcze je. Spieprzaj do siebie. Nagramy z 15 minut. Pojniki bierzemy. Wodę im rozlawiamy. Ktoś im podaje na rzęsisko. Mają. Nie ma. Tu jakaś szpica. Zobaczcie, lewa noga, lewa noga. Rozpust. Nie ma, nie ma. Niech se jedzą. Uciekaj do siebie. Obóz. Tu mają wszystko pootwierane. Idą do żarcia. Cześć, tu postawię se bańki. Wyjdę tędy. O, idą do żarcia. Panowie, miałem wam powiedzieć, as wrócił. Zobaczcie. Wrócił. Zobaczcie. Hodowca, wielki hodowca z Trzewa. Nie będę opowiadał. Dwa tipesy. Łażyka na dwóch tipesach. Daję na jednym, wracają na dwa. To jest to, nie? Czekajcie. Na dwóch tipesach. Dwa tipesy na raz. No, leciał chyba z Barcelony. Dwa tipesy na raz. Czekajcie. Mały, hop. Wrócił. Nie będę opowiadał, bo mnie prosił, żebym nie gadał. No, ale źle zrobił. I nie chciał tego rozwijać, to założył drugiego tipesa i wypuścił. Ale też lotuje. Jak tu można mówić, że inni łapią, jak prawdziwi hodowcy łapią? Ale koniec tematu. Ważne, że wrócił go. Już nie będzie lotowany w tym roku. Zaraz mu ściągnę tego tipesa, jednego, drugiego, którego pewnie noga boli. To pewnie, że tak, że go ściągamy, czekajcie. Tipesy zostały ściągnięte. Trochę miał ciasto, są tu dwa. Moje ogólnie, moje tipesy, zobaczcie. To on wrócił parę dni temu, zapomniałem o nim powiedzieć. Dzisiaj na rynku, tak jak powiedziałem, byłem o 8 godzinie. Dzisiaj byłem o 8 godzinie. Już w rynku nie było, był tylko handlarz. Handlarz tylko był. Młodych już nie ciągnę, to co jest, to... To co jest, to zostaje. To co jajka naniosło, to niech se siedzi. Zobaczcie, jak szpica je. Jedno, szpica. Chodź, 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 chod
Chodź. Za parę dni je otworzę. Tu od koleżki, Asiory. Chodź. Szymle 4 mam chyba, czy ile? Też już tam przerzuciłem czarnego. Na razie w formie są. Trochę sobie pojedzą, popiją. Później otworzę pod zaciąg. Dobra, pauzujemy i nagramy wam rozpłodzik troszkę. Czekajcie. Dobra, lecimy teraz do rozpłodu. W rozpłodzie mam na jednej stronie. Czekajcie. Jestem. Głodny. Idziemy pierw na pierwszą stronę. Chodź. To wysypiemy tutaj. Chodź. Rozpód tak wygląda. Bardzo dobrze. Tu są kolejne koczkodany. Na sankcji paw. Na sankcji krzyczy. Spokój tam, Kuba! Żywe, eleganckie, zdrowe. Kolego Marku, bo Marek prosił, żebym nagrał rozpód. Tak wygląda, zobacz jak lecą do żarcia. Codziennie są karmione. Nie ma tam. A już ten wyszedł. Są krótkie, wyjeżdżają. O tych szymlach, co pytałeś się, to ta samica, o ta o, jest z tym głowem. Tak, bo to arka jest staruch. Młode są takie. Jest dużo. Dużo jest młodych. Tu jest szpica taka jedna. Wiem, co to jest za goł. Jest tutaj szymle. Tutaj. I tutaj są. Gęby są wszystkie poobrączkowane. Zostało mi tylko ze setki tyle obrączek. Jeszcze w domu mam trochę wysłałem. Tu pszenicę zabierzemy. Tak wygląda rozpód. Zobacz po tych gołębiach. Wszystko zaobrączkowane. Kluchy takie duże. Zobacz. Co? Chodź. Ojojojojoj. Chodź. Chodź. Najedzony elegancko. Tu muszę pszenicę im. Tam im troszkę nasypałem. Tu wygląda tak. Oberlinka złożyła jajka. Tych jest 14 sztuk w rozpłodzie, a tam jest 16-18. Mhm. 18. Tak. Tam jest taki biały, on ma tam młode, nie wiem jakie wyjdą. Tu poznaczyłem je tak. To jest dobra para. Tak, dobry. To jest zajebista para. Nie pozwalał mi dać jajek dotąd. Jajko jedno było pęknięte, ale się... Lewa noga. To jest numer obrączki. Kolego. Gołębia. Dobry gołb to jest. Nie wiem jaki lotnik. 0217 61-45. Idź na wodę. Chodź. Tu już widzę kolejne jajka i goli. Pokaż się tutaj, o. Taki pierdziawka. Takie młodziutkie, o. Połowy jakiś. Bo jasne się. Tu były dwa, ale wypadł jeden z gniazda i był nakarmiony. Było wcześniej zimno. No i umarł z zimna. Tu fajne wyszły po takim, po tym. Te są po tym strym newku. Takie wyszły. No co jest? Po tym strym z bukami. Ładny będzie. Zębisty. Lotnik. Tutaj też są dwa. Też zaobrączkowałem. Te przedwczoraj zaobrączkowałem.
Tak wygląda rozchód. Zobacz, jakie zdrowe. Zaraz im damy, tylko czekaj chwilę, pauza. Dobra, daliśmy pszenicę, tą wysypałem. Daliśmy im MDMA bez pszenicy. Co to jest? Jeszcze woda i do jutra jest gotowe. Chodź, 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 chodź. Nie są głodne. Wiadro z tej firmy najlepsze, panowie. Multimix. Kosztuje, ale i są działania lepsze. Witaminy dostają. Tu jest samczyk. Samica jest 301. Najlepsza para. Wszystkie tu są najlepsze. Zobaczymy, jak to będzie leciało. Dobra. To jest ten pierwszy, Marek, to jest ten pierwszy rozpód. Co? Czekaj, pauza. Dobra, dałem im to wszystko, co powinien. Zobacz, jak sobie jedzą. Karmę mają, wszystko mają. Jeszcze tam wypiją wodę. To im damy. Kurka usiadła mi na jajka, bo jestem zadowolony. Ta co uciekła. Zobacz, tak wyglądają. Tych jest 16 sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 16. Tam jest 14. 16, chyba 6. Tamtych jest 14. Tak, co wysłałem. Pomału, o, tu jest taki młodziak. Ten młodziak jest po samicy Arka Płowym, co mi go pożyczył. Już on zostaje u mnie. I drugi jest Płowy. Ale one kolejne jajka zużyły, to te jajka nie będą się nadawały. I z tej ostatniej tury tu jest para jeszcze. Ta białolotka i czerwony ten z krawacikiem. Tu mają młode, ale one mają podłożone młode od innej pary. A ich młode poszły gdzie indziej, pod murzyny. Pierwszy. A, tu trochę byłem niezadowolony, bo dwie pary miały jajka. Ta para. Jajko było puste. Ta para i tamta para. Akurat tamte, to zależało mi na tym. Ten gąb to szpica będzie. Zobaczymy, jak on będzie leciał. Prawdopodobnie będzie bardzo mocny. Zobaczymy jego numer. Czekajcie. 60 końcówka. 50-60. Specjalnie mu taką obrączkę założyłem, żebym pamiętał. Gołem miał mnie pospisywane, jak później młode. Tu jest kolejne, o zobacz, jajko. Kolejna zużyła, ale one się już nie nadają. Gołęby są naprawdę, zobacz, jak bronią, nie boją siebie. Chodź, 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 kop, 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 kop. Kop, 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 kop. Rumunki dwa wyszły. Tu już nie mam żadnych widynów, tylko mam parkę rumunków. Zobacz, jak jest żywe. Wszystko leci, nie ma tam, że smutny, osrany. Chodź, 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 chodź. A tutaj ma, kurczę, a tu ma mafia pruszkowska. Tu mafia pruszkowska ma sankcje. Mają jedzenie, niech se siedzą. Tu bo woliernie w tygodniu zrobię, że będą mogły już wychodzić na dół, ale na prawą stronę. O, wyszły te gangsterzy. Dzisiaj trochę rozpłodzie w niedzielę. Mam woli, na rynku nie chciało mi się jechać nagrać, bez sensu te filmy na rynku. Po co się denerwować? Człowiek musi odpocząć. Też już tu dostają gryty, to nie lecą tak, jak żeby leciały. A znowu goni na jajka. Chodź, 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 chodź. Zobacz, jakie zdrowe tam są. Co tu? Chodź, 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 chodź. Tak to wyszło. Dobra, czekaj. No i za one są. Tak jak się dba, tak się ba, nie? A tak jak się zadba o młode, tak polecą. Zdrowie będą. To będą lecieć. Nie będzie zdrowia, nie będą lecieć. Szczepionka miała przyjść, jeszcze nie przyszła. Ale to w sumie dobrze, bo teraz już jest dużo. Teraz już muszę na gwałt szczepionkę ogarniać.
Będę szczepił kolumbem RP, panowie. Gołębnik zamówiłem dla młodych. 4 metry na 2,5. Nowy. 5-gwiazdkowy. Musi być perfekcja. W tym roku z niego nie polecę, a w tym roku będzie stał. Tam gdzie choinka, choinka wycięta. Tu we szwance te od pocztowych wyrzuciłem, już mają jajka swoje. Tam mają ciemne też. Ten niech się ciągnął. Do końca jeszcze będę ciągnął. Te się znowu gonią na jajka, ale nie będę. Wyrzucam jajka. Żeby były młode. Marek, żeby były większe, już młode bym je rozdzielił. Zobacz, ale to nie da rady ich jeszcze rozdzielić. To już takie młode. Ale one jeszcze mi polecą, bo one są zaobrączkowane. Z Niemiec miały gołębie przyjść od kolegi gołąbka, leperka. Ale nie ma kto ich przywieźć. Ale przyjdą, druga tura przyjdzie. On ma takie, o takie ma. Mniejsze trochę, niedobrze, ale dopiero przyjdą drugą turą przyjdą. Te pierwsze, co miałeś indziej, to pójdą do ludzi. On ma takie. U mnie też jest dużo takich. Dobra, co tam? Ja idę im wodę dawać, rozrobię im środek. I sobie pojedzą. Rumunka, kolego będzie się oglądał. To Rumunka jajek nie nosi. O nią goni i nagoni się nie może. Chyba, że się mylę. Gardło mi boli. W gołębiach jest na razie super. Super jest w gołębiach. Tam mam jednego młodego. Tutaj sam. Tu już mam 3 młode po tej parze, bo też były jajka, jedno jajko puste. Ale ma kolejne, to po tej parze będę 3 uchował. Dobra, pozdrawiamy. Jeszcze nagramy coś tam. Jeszcze coś tam nagramy, zobaczcie. Wszystko rzeźkie, zdrowe. Kto to zniesie jajka, to już siedzi, zaraz później składamy plastiki. I rozdzielanie, panowie. To rozdzielanie jest na zimę. Pojniki zamówiłem, antybakteryjne. Z fioletowe. Duże, to dla pocztowych. Zaraz będę je myć, te szukane, zobaczcie, antybakteryjne. Kolejne przyjdą we wtorek. Pojniczki. Są dobre, bo są duże. A czy antybakteryjne, to nie wiadomo. To nie wiadomo, zobaczymy, co tu u szpicy jest naszej. O, biały wyszedł. A tu jeszcze mam parę pocztowych, zaraz wam pokażę. Wody nie mają. Tu od kolegi z Młynar. Ten. Miałem 3, uciekł jeden chyba przez zaciąg. Czekają na wodę, ale jeszcze im nie daję. Jutro, jak będzie ładna pogoda, to jutro nie, ale może w tygodniu zrobimy im kąpiel. Zrobimy im kąpiel. Tu, ten jest piękny goł. Podziękowanie dla pana, co by są. Zdrówka mu życzymy. I żeby całe WG rozwalił. Pan Z. Pozdrawiam go. Marek, i tak to wyglądają, zobacz. Pierwszy lęk się poszedł. Poszło wszystko z pierwszego lęgu. Dobra, baterię mam słabą. 20 minut filmu będzie. Pozdrawiamy wszystkich hodowców. Pozdrawiamy Arka Lewandowskiego. Tu są jego gołębie. Za 2 tygodnie będzie. Pozdrawiam Zbyszka, Marka. Wszystkich pozdrawiam. YouTuberów. Mniej będzie, będą. Raz w tygodniu wam nagram tak w hodowli, co jest. A tak, panowie, jest u mnie pauza. Pracujemy ciężko. Odpuściliśmy trochę filmy. Tu jest pocztowy
tego nie zaobrączkowałem. Czy zaobrączkowałem? Nie, pamiętam, że go nie zaobrączkowałem. Budapeszty go karmił. Tu mam takiego ładnego, to widzieliście. Tu mam jednego tego większego. Widynka czeka na wodę. Tu mam takiego siwego. Tam był w gnieździe siwy. Pierwszy z 6. O, tu jest ten gołąb. Panowie, ten gołąb to też jest szpica. 11 musi być obrączka. Jaka? Chodź tutaj, pokaż się. Pokaż się. 11. Pokaż sobie. Pomału. Pokaż nóż. Pokaż tutaj nogę. Jedenastka końcówka. To już. Drugie jajko było puste, nie? Patrz. Tutaj mam na bank też coś. Tutaj też coś mam. Tu co to wyszło, panowie? Co to wyszło? To pocztowy jest. Skubaniec, biały, białoroć, kąciaty. Tu dwa pocztowe się wykluły, widzę. To tu też się powinny wykluć. Tu też, i tu powinny się jeszcze wykluć. Jeszcze się nie wykluły. To jajka też puste. Dobra. Bateria słaba. O, taki ładny winerek. Jaki laleczka. Chodź. Jeszcze im później trochę dosypię żarcia. Czekają na wodę. Rozrabiamy im po 4 litry. Jest gorąco. O, tu płowy. Jeszcze z 3 dni czasu, niech się łazi. Tutaj białolot. Przyczepa jest gotowa. Dobra, pozdro, do zobaczenia. I panowie, to najważniejsze. Zdrowie w hodowli, zdrowie w domu, zdrowie w rodzinie i życzę wam zdrówka i pozdrawiam Andrzej z Gajemnika. Od pocztowych i od murzynów. Tam widzę jakiś smutny młody pocztowy. Dam mu 2 dni, jak nie, no to pójdzie do... No pójdzie stąd, pojedzie. Pojedzie do Bengalnefcie. Do Chin go wyślę. Zobaczcie, jak 2 tipesy wróciły. Dobry, co? Świniaku, gdzie ty łazisz? Gdzie ty łazisz? Niedobrze ci tu? Cieszę się, że zakończyłem loty. Byś poszedł na 560, to byś się ostrał. A 800? Też byś poszedł, jakbyś wrócił. Tu jaki młody Arka. Ten już duży. Ten już duży. Ciekawe, jak to puścimy. Ile zgubimy. Dobra, pozdro. Do zobaczenia jeszcze raz. I odzywamy się za tydzień. Chyba, że coś będzie, jakaś akcja, coś przyjdzie. A, jutro kolega jeszcze wysyła gołębie, to nagram we wtorek, jakie przyjechały. Pozdro i... Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich oglądających youtuberów, wasze rodziny. Do zobaczenia na kolejnych filmach. I subskrybować i jeszcze raz subskrybować. Czym więcej subskrypcji, będzie więcej filmów i będziecie zadowoleni. U nas zawsze coś się dzieje. A pozdrawiam tych kolegów, co wczoraj byli rowerem z Polski, chcieli mnie odwiedzić, ale nie mogli, nie miałem czasu. Bo małą zabrałem do galerii na Dzień Dziecka. Wczoraj jej zrobiłem dopiero Dzień Dziecka, bo czasu nie miałem. Pozdrawiam.